Na początek chciałbym podziękować oczywiście organizatorom dzisiejszego spotkania za zaproszenie dla kogoś o tak nikłym dorobku jak ja. A jest to bez wątpienia bardzo duże wyróżnienie. Przyznam się, że kiedy wchodziłem na salę, zacząłem się obawiać, czy być może nie udźwignę tego ciężaru, ciężaru zadania, które stanęło przede mną. Mam nadzieję jednak, że ta obawa mnie nie sparaliżuje, a raczej doda koncentracji i dyscypliny temu mojemu wystąpieniu. Cóż, na początek jeszcze jedna uwaga. W związku jakby z tematem naszego dzisiejszego spotkania chciałbym zastrzec, że nie czuję się, czy nie zaliczam się do historyków, którzy zwykli zasłaniać się, czy ukrywać się za zasadą historia magistra vitae. Tych, którzy szukają w przeszłości argumentów, które będą pozwalały im rozstrzygać współczesne polityczne spory. Zwykle bowiem kończy się to nadużyciem. A to zwrócił uwagę choćby Paul Valéry w tyłku I wojny światowej, która poprzedzona była właśnie długotrwałymi kampaniami historycznymi, mającymi uzasadniać postulaty wszystkich przygotowujących się do konfliktu stron, zwracając uwagę na to, że księga historii jest tak bogata, że każdy znajdzie tam w niej coś dla siebie i każda teza znajdzie tam argument, który odpowiednio zaprezentowany będzie mógł ją potwierdzić. Mnie takie traktowanie historii jako właśnie takiej filozofii praktycznej jako pewnego katalogu przykładów, którymi możemy swobodnie się posługiwać w dzisiejszych sporach politycznych jest obce. A wobec tego chciałbym w tym swoim wystąpieniu nie tyle poszukiwać czy wskazywać na argumenty na rzecz pożądanej czy też niepożądanej wizji projektu socjaldemokratycznego w XXI wieku, a raczej skupić się na tym, co chciałbym tutaj nazwać socjaldemokratycznym doświadczeniem i pokazać, na ile to historyczne doświadczenie socjaldemokracji może być dla nas dzisiaj wartościowe i na ile może pomagać nam w rozwiązywaniu dylematów, które przed nami w dniu dzisiejszym stają. Jednocześnie jednak, mówiąc o tym socjaldemokratycznym doświadczeniu, nie chciałbym mówić o dziejach partyjnych struktur, o losach przywódców, o ich decyzjach, ale zastanowić się nad tym, jak doświadczenie uczestnictwa w masowym ruchu społecznym, ruchu, który stawiał sobie ambitne i emancypacyjne cele, wpływało na tych, którzy go tworzyli na tym najniższym poziomie. Jak wpływało na ich postawy, jak wpływało na ich emocje, jak kształtowało ich przeżycia i biografię. I wydaje mi się też, że jakby takie przyjrzenie się polskiego ruchu socjalistycznego, trochę odbiegające od tego, do czego przywykliśmy w klasycznych historycznych monografiach, może stanowić być może pewien przyczynek do tego, aby odeprzeć zauważalne próby przechwycenia PPS-owskiej tradycji w dyskursie publicznym przez przedstawicieli obozów politycznych, które za lewicowe uznać ciężko. Bowiem, gdy ktoś śledzi uważnie wypowiedzi publicystów, polityków zaangażowanych w politykę partyjną, historyków dzisiaj, zauważy, że rzecz paradoksalna, że przy głębokości sporów o przeszłość, zwłaszcza tą najnowszą dwudziestowieczną w Polsce, w zasadzie wszyscy uczestnicy dyskursu publicznego entuzjastycznie wypowiadają się na temat tradycji PPS-owskiej. Oczywiście nie jest to temat, który jest tematem wiodącym w historycznych sporach w Polsce, niemniej jednak, kiedy pojawiają się pewne odniesienia do dziejów polskiej lewicy, to zarówno ci, których utożsamiamy z środowiskami prawicowymi, jak i ci, którzy sami siebie postrzegają jako liberałów, bardzo entuzjastycznie wypowiadają się na temat tradycji polskiego ruchu socjalistycznego. Wydawać by się mogło, że wypadało się tylko i wyłącznie z tego cieszyć. Natomiast odnieść można wrażenie, że wszystkie te wypowiedzi oczywiście uwarunkowane są pewnymi bieżącymi sporami politycznymi. I tak politycy czy publicyści związani z prawicą akcentować będą przede wszystkim w historii Polskiej Partii Socjalistycznej wszystko to, co wiąże się z jej propaństwowym, patriotycznym stanowiskiem, wszystko to, co wiąże się z krytyką komunizmu, jakby wstydliwie pomijając to, co wiąże się z radykalizmem społecznym, co wiąże się z postulatem demokratyzacji, co wreszcie wiąże się z postulatem realizacji konkretnych reform socjalnych.
Z drugiej strony komentatorzy liberalni, i tutaj najlepszym przykładem chyba będzie wypowiedź z tego czasu dosyć głośna, choć pochodząca sprzed kilku lat, profesora Pawła Śpiewaka, utożsamiającego się oczywiście z liberalizmem, który stwierdził, że tradycja Polskiej Partii Socjalistycznej to najpiękniejsza tradycja polityczna w polskiej historii. Rzecz wydawałoby się zadziwiająca w ustach zdeklarowanego liberała. Natomiast sposób rozumienia polskiej tradycji socjalistycznej w tej perspektywie liberalnej sprowadza ją w zasadzie do dwóch rzeczy. Pierwsza to ten wolnościowy etos uosabiający się w polemice, ten wolnościowy etos uosabiający się w polemice z ruchem komunistycznym, odczytywany właśnie w kategoriach takiego liberalnego antytotalitaryzmu. Z drugiej natomiast strony to rozumienie polityki socjalistycznej, czy też wprowadzanie jej do inteligenckiego zaangażowania. Tak? Rozumienie, akcentowanie tego wszystkiego, co właśnie jest inteligenckim zaangażowaniem motywowanym troską o słabszych. Oczywiście rzecz niesłychanie szlachetna, ważna w tradycji socjaldemokratycznej, ale nie do tego historia Polskiej Partii Socjalistycznej, nie tylko do tego się sprowadza. Tak? Można ją również czytać jako pewien spontaniczny, samodzielny ruch ludzi zmagających się z wywłaszczającymi ich siłami kapitału, wspieranych i współpracujących z zaangażowaną inteligencją. I te ujęcia, czy też próby przechwycenia tradycji PPS-owskiej, wydaje się, że zasadzają się na próbie absolutyzacji pewnych pojedynczych elementów, oczywiście występujących w polskiej tradycji socjalistycznej, natomiast wypreparowanych z kontekstu. Być może przyjrzenie się temu, co będę tutaj chciał określać jako socjaldemokratyczne doświadczenie, pozwoli jakoś odzyskać nam historię socjaldemokracji dla socjaldemokratów, czy historię polskiej lewicy dla lewicowców. I chciałbym w tym krótkim wystąpieniu zwrócić uwagę na trzy elementy, które oczywiście nie jedyne, ale takie, które wydają się kluczowe dla zrozumienia, czym jest owo socjaldemokratyczne czy socjalistyczne doświadczenie. I będę chciał pokazać konkretne manifestacje na przykładzie najbliższej mi, najlepiej mi znanej historii polskiego ruchu socjalistycznego w okresie międzywojennym. Te trzy elementy, czy też trzy wartości, na które chciałbym zwrócić uwagę, to one oczywiście są ze sobą związane, jak za chwilę zobaczymy, i jedno z drugiego wynika, i jedno z drugim w sposób nierozerwalny się wiąże. Te trzy elementy to demokracja, radykalizm i wspólnota. I zacznijmy od demokracji. Każdy spośród Państwa, kto kiedyś zerknął do akademickich opracowań poświęconych dziejom socjaldemokracji w Polsce, oczywiście natknął się na jak najbardziej słuszne opinie głoszące o tym, że to polski ruch socjalistyczny był jedną z tych sił politycznych, które stymulowały procesy demokratyzacji, był jedną z tych sił politycznych, która zadecydowała o demokratycznym obliczu odradzającym się w 1918 roku polskim. I to jest rzecz oczywista, bezsporna, rzecz, na którą godzą się wszyscy historycy. Natomiast chciałbym też, jeśli zejdziemy na poziom doświadczeń szeregowych działaczy ruchu socjalistycznego, tych tysięcy ludzi, którzy realnie angażowali się na co dzień w działalność polskiego ruchu socjalistycznego, i gdy przez pryzmat ich doświadczeń przyjrzymy się problemowi demokratyzacji, to zobaczymy, że demokracja w tym PPS-owskim rozumieniu to nie tylko idea, nie tylko projekt polityczny, który w subtelny sposób objaśniany jest i uzasadniany przez teoretyków i publicystów partyjnych, czy również bardzo konkretne zaangażowanie konkretnych ludzi, często w sprawach drobnych, natomiast każdorazowo motywowane tym, co chciałbym tutaj określić demokratycznym roszczeniem, czyli pewnym dążeniem przedstawicieli klas ludowych, tych, którzy przez wieki znajdowali się poza marginesem życia politycznego, którzy na mocy tradycji i pewnych kulturowych wzorców wyłączeni byli ze wspólnoty politycznej, a teraz wysunęli roszczenie do tego, ażeby uczestniczyć w decydowaniu o wspólnych sprawach. I kiedy udało im się to zrealizować w 1918 roku, czy nadać instytucjonalną formę, to później byli gotowi tej zdobyczy, często z dużym poświęceniem, bronić.
Jeśli bowiem zerkniemy, jeśli bowiem wybierzemy się do jakiegoś lokalnego archiwum w Polsce i przyjrzymy się zdziesiątkowanym, nielicznym, powiedzmy, że otwarcie, ale jednak zachowanym dokumentom poświęconym takiej codziennej, mało efektownej, mało spektakularnej aktywności polskich socjalistów w okresie międzywojennym. Czy to będzie moje rodzinne miasto Łódź, czy to będzie Warszawa, czy to będzie Kraków, czy to będzie Białystok, czy jeszcze mniejsze, czy mniejsze ośrodki, to wszędzie tam zobaczymy, że ta codzienność ruchu socjalistycznego w okresie międzywojennym w dużej mierze składała się z drobnych protestów po obronie, z drobnych protestów obliczonych na obronę wolności słowa, z walki z nadużyciami administracji, z walk o upodmiotowienie w miejscu pracy, wreszcie ze zmagań związanych z dążeniem do poszerzenia sfery samorządu, zarówno terytorialnego, jak i zawodowego, czy gospodarczego. Wszystkie te drobne walki, często wybuchające, czy protesty, czy manifestacje, czy spory, czy towarzyszące im debaty, często wybuchające, zdawać mi się mogło w zupełnie błahych sprawach, czy przyczyna zdaje się błaha. Wszystkie właśnie napędzane były tym pragnieniem demokracji, rozumianej jako prawo do współdecydowania o losie swoim i całej wspólnoty. I wydaje się, że jakby w tym kluczu też można byłoby odczytywać historię europejskiej socjaldemokracji w ogóle. To jest być może chyba najważniejsza siła polityczna, która napędza proces demokratyzacji od końca XIX wieku do połowy wieku XX w całej Europie i tak również było i w Polsce. Na pewno nasuwa się tutaj najbardziej dramatyczny przykład tego zaangażowania w proces demokratyzacji, czy później obronę uzyskanych zdobyczy, czyli rok 1930, narastanie tendencji dyktatorskich w Polsce, aresztowanie przede wszystkim, chociaż nie tylko, ale w największym stopniu posłów socjalistycznych, którzy starali się powstrzymać proces budowy systemu autorytarnego przez obóz piłsudczykowski. I oczywiście o więźniach brzeskich, o ich poświęceniu, o ich niezłomnej postawie pamiętamy i pamiętać powinniśmy. Natomiast znów, kiedy wybierzemy się do lokalnych archiwów i kiedy znów prześledzimy dokumenty poświęcone tamtemu gorącemu okresowi, tym gorącym miesiącom w roku 1930, że obok tych do dzisiaj pamiętanych postaci, tak jak Norbert Warlicki, Adam Ciołkosz czy Adam Prawier, którzy zostali osadzeni w Twierdzy Brzeskiej, znów znajdziemy dziesiątki i setki rozsianych w całym kraju socjalistów, którzy na co dzień znosić musieli szykany, znosić musieli na przykład represje kończące się utratą pracy. Właśnie w imię obrony demokracji. Wydaje mi się, że to jest wartość dla tradycji socjalistycznej w Polsce absolutnie kluczowa. I wydaje się, że właśnie sukces i masowe poparcie, które udało się zdobyć ruchowi socjalistycznemu w całej Europie pod koniec XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX, w dużej mierze stanowiło efekt dostrzeżenia, wzmocnienia, wyartykułowania, nadanie instytucjonalnej formy właśnie tego narastającego, spontanicznego, demokratycznego rozszerzenia. I być może, jeśli byśmy się tak zastanowili, to dzisiaj w zupełnie zmienionych warunkach, w sytuacji, gdzie wszyscy cieszymy się z demokratycznymi swobodami, socjaldemokracja stawia przed nieco podobnym wyzwaniem. Obserwujemy bowiem dwa powiązane ze sobą procesy. Z jednej strony proces postępującego rozczarowania społeczności europejskich społeczeństw mechanizmami demokracji przedstawicielskiej, postępujący proces alienacji i politycznych, utrata zaufania do przywódców politycznych, co przekłada się z jednej strony na rosnącą absencję wyborczą, z drugiej strony na rosnącą nieufność wobec klasy politycznej. Z drugiej strony natomiast nie da się nie dostrzec, że owo demokratyczne roszczenie, owo pragnienie uczestniczenia w rzeczywistym demokratycznym procesie decyzyjnym wciąż jest duże i często ono
przykładów w Polsce w ostatnich latach znaleźlibyśmy sporo wybucha, często w taki przemieszczony, powiedzielibyśmy, i pozornie nieskoordynowany sposób, co nad Wisłą publicyści często tłumaczą bardzo jednostronnie i fałszywie, na przykład buntem pokoleniowym. Tak? I być może tym wyzwaniem, które stoi przed dzisiejszą socjaldemokracją, jest rozpoznanie tej sytuacji i powtórzenie tego gestu, który z takim powodzeniem udał się w drugiej połowie XIX wieku i w początkach XX wieku. Pytanie, czy socjaldemokracja będzie umiała rozpoznać to demokratyczne roszczenie, czy będzie umiała nadać mu formę, czy będzie umiała nadać mu dynamikę i tym samym ponownie włączyć znaczną część społeczeństwa w proces demokratyczny. Być może jest to jedno z tych wyzwań, które będzie określać przyszłość, czy też umiejętność podołania mu będzie określać przyszłość socjaldemokracji zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europejskich. Drugi element owego socjaldemokratycznego doświadczenia historycznego, o którym chciałem mówić, to radykalizm. I cóż, kto choć trochę zapoznał się z dziejami międzywojennej PPS, może wydać się nieco zdziwiony, bowiem zarówno Polska Partia Socjalistyczna w okresie międzywojennym, jak i inne partie socjaldemokratyczne w ówczesnej Europie z radykalizmem kojarzyć się raczej nie może. Decydował o tym szereg przyczyn, nie czas i miejsce może, żeby to rozważać. Niemniej polityka prowadzona przez międzywojenne partie socjalistyczne, zwłaszcza w latach 20. za radykalną, jeśli chodzi o stosowane metody, uznana raczej być nie może. A mimo to będę starał się argumentować, że radykalizm jest też jednym z elementów, który określa owo socjaldemokratyczne doświadczenie. Dlaczego? Otóż być socjalistą w międzywojennej Polsce, mimo iż partia legalna, mimo iż jest to partia z ogromnymi zasługami w walce o niepodległość, mimo iż jest to partia, która prowadzi odpowiedzialną i przewidywalną politykę, cały czas oznaczało pozostawanie w permanentnej opozycji. Oznaczało pozostawanie cały czas przeciw, oznaczało pozostawanie cały czas w stosunku polemicznym, oznaczało nieufność wobec tego, co postrzegano jako utratę prawdy, co wypełniało głównonurtowe media, czy co określało stanowiska polityków innych niż socjaldemokratycznych. Tym, co decydowało o, czy może inaczej, gdyby przyjrzeć się codziennemu życiu międzywojennych socjalistów polskich, to w dużej mierze określała je właśnie radykalna, głęboka, stanowcza i całościowa krytyka istniejącej rzeczywistości społecznej. Oczywiście nie oznacza to, że za tą krytyką natychmiast musiały iść radykalne środki działania. Natomiast pewien kompleksowy charakter krytyki ówczesnego kapitalizmu był czymś, co łączyło ówczesnych socjalistów, niezależnie od tego, jak bardzo byli radykalni, jeśli chodzi o ogłoszone postulaty dotyczące metod działań politycznych. Krytyka ówczesnego porządku była tutaj bardzo, bardzo ostra i w tym sensie różnica między ówczesnym socjalistą a osobami, które współtworzyły inne ruchy polityczne, zaangażowane były w działalność innych partii, nie była, tak jak często dzisiaj, różnicą, nazwijmy to, skali. Natomiast była różnicą jakościową. Sami socjaliści definiowali się w głębokiej opozycji wobec wszystkich innych sił politycznych, co oczywiście nie przeszkadzało im z nimi współpracować. Natomiast ta ich przekonanie byli o swojej odrębności, która znów wynikała z tego, że po prostu byli przejęci ideą socjalizmu. Że cały czas ich wyobrażenia o polityce określone były przez starą dialektykę reformy i rewolucji. Z jednej strony radykalnej, całościowej i stanowczej krytyki istniejącej rzeczywistości, a z drugiej strony gotowości do tego, żeby w miarę możliwości czynić ją bardziej znośną i lepszą. I wydaje się, że dobrym przykładem tego krytycznego stanowiska, tej pewnej nieufności, tego, co socjaliści odziedziczyli po Karolu Marksie, tak, tej hermeneutyki podejrzeń, jak określił to Foucault. Przykładem tego może być działalność towarzystwa, czy też może inaczej, tworzenie pewnych alternatywnych obiegów produkcji, systemów produkcji i obiegu wiedzy. Co mam na myśli?
16 grudnia 1922 roku, kiedy po kilkudniowej, bardzo mocno poszczycanej argumentami antysemickimi na wąsę na nowo wybranego prezydenta Gabriela Narutowicza doszło do zamachu, w wyniku którego poniósł on śmierć, znaleźli się tacy, którzy sugerowali, ażeby tym stanem, w tej sytuacji chaosu dojrzewającej konfrontacji, socjaliści, zmobilizowawszy swoją bazę społeczną, otwarcie wystąpili przeciwko środowiskom nacjonalistycznym i prawicowym. Odpowiedź natomiast, którą sformułował wówczas Ignacy Daszyński, jeden z najbardziej szanowanych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, ta odpowiedź, poza oczywiście schłodzeniem co bardziej gorącej głów, to była propozycja powołania Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Organizacji autonomicznej instytucji edukacyjnej i kulturalnej, której celem oczywiście miało być po pierwsze podnoszenie świadomości politycznej robotników, ale nie tylko, tak? Bowiem w niedostatkach w tej sferze wypatrywano się źródeł powodzenia tej antysemickiej, nacjonalistycznej nagodziny prezydenta Narutowicza. Z czasem jednak Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego stało się czymś znacznie więcej. Dysponując dziesiątkami i setkami oddziałów w całym kraju, często nielicznych, zrzeszających kilkanaście osób, ale często bardzo licznych i prężnych, zwykle w tych największych ośrodkach przemysłowych, stało się pewną, można powiedzieć, stworzyło pewien alternatywny obieg wiedzy. Alternatywny wobec ówczesnej szkoły, alternatywny wobec ówczesnego uniwersytetu, które wciąż były instytucjami bardzo konserwatywnymi, gdzie wyartykułowanie swoich socjalistycznych poglądów mogło pociągać za sobą pewne nieprzyjemne konsekwencje. Natomiast to właśnie Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego z tą siecią oddziałów, które prawiły codzienną, mało efektowną pracę samokształceniową, polegającą na organizacji odczytów, wykładów, spotkaniach dyskusyjnych, wspólnej lekturze, jakby produkowało czy też tworzyło taką wiedzę, która mogła zostać wykorzystana i była wykorzystywana do krytyki ówczesnej rzeczywistości społecznej. I oczywiście dzisiaj z takimi problemami się nie spotykamy. Te dyskursy krytyczne zadomowiły się na dobre na uniwersytetach, a progresywne ruchy społeczne z nich, w tym również socjaldemokracja, z nich bardzo, bardzo obficie korzystają. Natomiast tym, co zwraca uwagę, być może to, że czasami dzisiejszej socjaldemokracji może brakować pewnej żarliwości w tej uprawianej krytyce status quo. To możemy odnieść wrażenie, że czasami jest ona bardziej akademicka i nie ma w niej, czy brakuje w niej tych emocji, które towarzyszyły socjalistom jeszcze w okresie międzywojennym, tych emocji, które zawdzięczali przede wszystkim tej głębokiej wierze w to, że po prostu radykalnie inny świat jest możliwy. I pytanie, czy utrata tej żarliwości jest to bardziej problem, czy bardziej osiągnięcie ruchu socjaldemokratycznego, to pytanie jakby pozostawiam tutaj bez odpowiedzi, każdy na pewno ma własną na nie odpowiedź. Oczywiście też można byłoby powiedzieć, że te wyobrażenia o świecie innym, postkapitalistycznym, o świecie społecznej sprawiedliwości żywiły się wówczas i wynikały albo to z utopizmu, albo z deterministycznej wizji historii, albo wreszcie z jakiejś takiej uproszczonej filozofii postępu. I w drugiej połowie XX wieku zostały słusznie i wszechstronnie skrytykowane, wobec tego warto byłoby, należy je porzucić. Natomiast tutaj dochodzimy do tego trzeciego punktu, trzeciego elementu doświadczenia socjaldemokratycznego, o którym chciałbym mówić, czyli wspólnoty. Bowiem obok tego, co stanowiło materię rozważań teoretycznych, obok tego, co wypełniało karty i czasopism programowych, obok tego, co rozważane było w książkach i publikacjach partyjnych przywódców i teoretyków, dokonywał się jeszcze trochę inny ruch,
inny ruch, czy też inny proces, który przednapędzany był dokładnie tym samym pragnieniem świata radykalnie innego od tego, w którym przyszło żyć. I proces ten przyszło żyć socjaldemokratów. I proces ten to oczywiście proces tworzenia, a później rozszerzania pewnych przestrzeni, które rządzić miały się logiką zupełnie różną od tej, która rządziła porządkiem kapitalistycznym. Chodziło o tworzenie pewnych nisz, czy pewnych sfer, w których konkurencyjna, alienująca i obliczona na maksymalizację jednostkowych korzyści logika kapitalizmu miała nie działać. Takie sfery, i tutaj zwłaszcza niemiecka socjaldemokracja, czy austriacka pod tym względem stanowiły wzór, ale w Polsce ten proces starano się realizować również. Takie sfery tworzono choćby w działalności spółdzielczej, w działalności sportowej, organizując takie instytucje jak choćby fenomenalna inicjatywa Czerwonego Harcerstwa, tak? Czyli jakby alternatywnego systemu wychowawczego, który oparty był na zasadach właśnie wspólnotowości, na zasadach jakby demokracji i uczestnictwa podporządkowanych swobodnej kooperacji. Tak. Takie tych przestrzeni kiedyś z braku lepszego sformułowania określiłem to mianem praktyki utopijnej, tak, tworzenia pewnych przestrzeni, gdzie jakoś aktualizował się ten przyszły socjalistyczny świat, mimo iż tu za rogiem cały czas istniał ten krytykowany i kontestowany kapitalizm. Wydaje się, że to eksperymentowanie z innymi wspólnotowymi opartymi na kooperacji formami współżycia społecznego, to znów coś, co dla tego historycznego doświadczenia socjaldemokracji jest kluczowe. Bo jeśli, tak jak pozwoliłem sobie zmienić kilka tych sfer przykładowych, gdzie takie eksperymenty prowadzono, to jeśli pomyślimy o dzisiejszym sporcie, sporcie, który podporządkowany jest pragnieniu możliwie najlepszego wyniku, który napędzany jest pogonią za rekordem, często kupioną zdrowiem jakby uprawiających sport zawodników. I porównamy go z tym, co w okresie międzywojennym angażowało tysiące młodych socjalistów i socjalistek, tak zwany sportem robotniczym, który oparty był właśnie na zasadach, znaczy, który miał nierywalizacyjny charakter, którego istotą była wspólna radość z ćwiczeń fizycznych czy z uprawiania sportu, tak? który jakby zupełnie odwracał tę logikę, którą my dzisiaj kojarzymy ze sportem zawodowym. Tak? Kiedy porównamy sobie te dwie sfery, to być może docenimy też docenimy jakby skalę i rozmach taki intelektualny tego projektu socjaldemokratycznego w okresie międzywojennym i być może trochę zatęsknimy za tym, co było bez wątpienia sukcesem międzywojennej socjaldemokracji, czyli tymi licznymi sferami, gdzie przynajmniej tymczasowo można było uciec od tej logiki, która rządziła kapitalistycznym porządkiem. Cóż, wydaje mi się też, że właśnie skoncentrowanie się na to być może też taki kamyczek do ogródka polskich historyków ruchu robotniczego i także coś na kształt samokrytyki. Wydaje się, że być może przesunięcie właśnie naszych zainteresowań z tego, co jest historią instytucji, z tego, co jest historią przywódców i wielkich ludzi, wielkich socjaldemokratów, na to, co jest doświadczeniem tych, którzy rzeczywiście na tym najniższym poziomie tworzyli przez dekady ruch socjalistyczny, może być pewnym obiecującym ruchem i może otworzyć przed nami nowe perspektywy, także perspektywy powiedzmy polityczne czy takie związane z naszą współczesną sytuacją. Bowiem o ile historia ideowych sporów, historia debat, często bardzo burzliwych, toczonych przez socjalistów, historia kolejnych kadencji partyjnych zarządów, historia kolejnych powstających instytucji i organizacji jest rzeczą ważną. To jest rzeczą ważną przede wszystkim z punktu widzenia pewnej historycznej samowiedzy
samą wiedzę dzisiejszych ruchów emancypacyjnych. Natomiast to, co wiązałoby się z tym, co określiłem tutaj jako socjaldemokratyczne doświadczenie, próba zmierzenia się z nim, próba krytycznego przyjrzenia mu się w rozwoju historycznym, mam nadzieję, że mogłoby stanowić jakiś impuls czy punkt wyjścia do refleksji także nad tym, jak powinny wyglądać praktyki dzisiejszych ruchów emancypacyjnych, i mam nadzieję, że to moje krótkie wystąpienie choć trochę taką rolę spełniło. Dziękuję.